Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Chcę Wam dzisiaj pokazać miejsce, na którym od mniej więcej kwietnia do późnej jesieni bardzo często bywam, robię zakupy raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu. I jest to farma, taka maleńka farma lokalna. Oczywiście oni mają część swoich upraw, a część przywożą tutaj z okolicznych stanów. I tak naprawdę od kwietnia, czyli od momentu, kiedy pojawiają się sadzonki, zioła, kwiaty najpierw, przez cały sezon wszystko po kolei, co jest, można tam kupić. W tej chwili oczywiście królują dynie, bakłażany, papryka czerwona, czosnek, cebula i no, oczywiście dynie chyba najbardziej. I ja tam często jeżdżę, gdy już nie mam na ogrodzie, szczególnie tak jak teraz, no to zaopatruję się tam. Nie zawsze to jest, wszystko jest tam organiczne, znaczy jest część rzeczy organicznych, ale po pierwsze one są często bardzo drogie, no i nie wszystko też mają organiczne. To co mogę, czasami kupuję organiczne, jeżeli nie, to kupuję normalne i oczywiście czyszczę to moim sposobem. I muszę Wam powiedzieć, że przede wszystkim to, co jest dla mnie tutaj najważniejsze, to jest to, że to są lokalne produkty, czyli one są zrywane w momencie, kiedy są już też dojrzałe. Nie są sprowadzone z drugiego końca świata, sztucznie dojrzewane gdzieś tam w magazynach i w samochodach. I to jest dla mnie największy, dlatego skarb i często na tej farmie bywam. I lubię oczywiście, lubię tam robić zakupy. Taki szybciutki, krótki filmik tylko tak, żeby, no może dla relaksu bardziej, niż żeby się czegoś mądrego dowiedzieć. Ale żebyście zobaczyli po prostu, że są takie maleńkie farmy i można znaleźć miejsca, gdzie można kupować właśnie w tym czasie, w sezonie takim wczesnojesiennym, późnoletnim, kupować świeże jeszcze warzywa i tutejsze, co jest właśnie największą zaletą takiej farmy. Czekaj, buraczki. Nie, my co te buraczki? Czekaj, weźmiemy tu któryś. To są moje dzisiejsze zakupy. Co my tutaj mamy? Dynię, pomidory, bo już niestety skończyły na ogrodzie, kalarepy, malutkie papryki, lokalny czosnek, fantastyczny, seler naciowy, kapusta na kapustę kiszoną, taka duża czerwona papryka na zupę paprykową, chyba jutro zrobię. Tutaj jest przepiękne brokuły. Piękne. I buraki do soków porannych. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Do następnego filmiku. Trzymajcie się, pa, pa.